W studiu czwórki pojawił się już gość, jeden z najbardziej znanych, ale tym samym jeden z najbardziej tajemniczych twórców internetowych. Jego tożsamość jest wciąż nieznana. Z jednej strony twórca past, z drugiej strony wykopowicz, no, z trzeciej strony literat. Malcolm XD. Cześć, dzień dobry. Cześć. Fajnie, fajnie, że udało się spotkać, Malcolm. Na samym początku chciałem zapytać o to, czy ty jesteś kolejnym wcieleniem Klocucha albo Testowirona? Yy, nie, nie jest to. Yy, to jest to widać z tego co wiem, wystarkowali to znaczy to <grymny> samość została odkryta i nie jestem, to ja. Kocucha, nie wystalkowałem jeszcze, ale nim nie jestem. Ale pozdrawiam kucucha. <grytanie> Manko, spotykamy się, żeby porozmawiać o twojej książce, która całkiem niedawno się ukazała. No to, to jest wydarzenie bardzo ważne w internecie. To jest też no, wydarzenie literackie, śmiało można powiedzieć. Ludzie spoza internetu, spoza wszystkich for internetowych i tych takich memowych środowisk, czytają twoją książkę, wrzucają później to do internetu to jest takie uznanie, powiedzmy, ze świata kultury, ludzi, literatury, ale też jest ogromny props ze strony internetu. Nie ma komentarzy, że się sprzedałeś, tylko tam żółwie bite na wykopie. To jest chyba najważniejsze i wielkie gratulacje za to, że udało się połączyć te dwa światy. Tak, o sprzedawaniu faktycznie się nic nie było. E, więc gdy wydawaliśmy, gdy, gdy pisałem książkę, a potem gdy ją wydawaliśmy, to zastanawialiśmy się w pierwszej kolejności, jak ona się przyjmie. Już poza tym, że ja jak akurat to pisałem, to się nad tym nie zastanawiamy, ale jak już ją napisałem, to zaczęłem o tym myśleć, jak zostanie przyjęta. I po pierwsze, jak będzie przyjęta w takim nazwijmy to twardym elektoracie <laughs> internetowym. E, potem, jak zostanie przyjęta wśród e, tak zwanych środowiskach literackich. To też dużo ludzi z wydawnictwa WB e, się nad tym zastanawiali, jakie Będą, czy będą w ogóle recenzje, czy nie zostanę zignorowany. Małgorzata Halber, która, yy, pisarka, która napisała blerba na tą książkę, czyli ten, ten taki kawałeczek jej opinii, coś jest z tyłu na okładce, ona napisała takiego posta na Facebooku, że ona się obawia, że ta książka zostanie zupełnie zignorowana przez ten świat literacki, bo ja jestem po prostu takim stosowym typkiem z internetu i ja nie jestem do niej wystarczająco poważny. Te obawy się nasze się nie, nie spełniły. No i tak zostaliśmy się właśnie, jak będzie to przyjęte przez ten świat literacki. Te obawy się nie, nie spełniły. Została przyjęta bardzo dobrze. Bardzo dużo miłych słów usłyszałem i też mm, już dziękując na Facebooku dziękuję raz jeszcze, że dużo, dużo jednak osób uznanych w środowisku tą książkę powiedziało o niej dobre słowo zupełnie za darmo. Nie jest tak, że tam za post na Facebooku im wydawnictwo zapłaciło dwa koła. E, tylko przeczytali, spodobało im się i, i, i... Ją zapropsowali, jak to się młodzieżowo mówi. No i na koniec się zastanawialiśmy, jak to się przełoży na sprzedaż, i taki, taki odbiór wśród tak zwanych zwykłych ludzi, którzy nie mieli może wcześniej zbytnio z tym takim klimatem pastowym do czynienia. I też wyszło to bardzo dobrze, więc wszystko no, jak naprawdę wyszło spoko. Bo jak ja przygotowywałem się do naszej rozmowy, poczytałem trochę recenzji, poczytałem trochę opinii w internecie i właściwie nie spotkałem się z żadną negatywną recenzją albo opinią. Jedyne zarzuty, które ewentualnie się pojawiały to to, że trochę za dużo jest tam przekleństw, że język jest wulgarny. Jest tak, w porównaniu do mojej wcześniejszej twórczości, to i tak wzbiłem się na wyższy nieco poziom moralny, wcześniej by było przekleństw więcej. Natomiast też, już patrząc z perspektywy kilku miesięcy na tą książkę, to jest to poniekąd teraz tak myślę, że zarzut jakoś temu usprawiedliwiony. Bo faktycznie mam może to jest kwestia jakiegoś dojrzewania i tak dalej, dojrzewania stylu, że nie mam już potrzeby tego typu tak, tak, tak dużo przeklejać, jak robiłem to kiedyś. Natomiast też jak ja czytałem recenzję, to nie wszystkim też podoba się sam ten styl, sposób budowy zdań itd. Tak mm -hmm. Niektórzy sądzą, że na przykład to jest niezamierzone. Um, dzisiaj na przykład czytałem taką recenzję, w której to um, było trochę porównane, to jest oczywiście bardzo dla mnie pochlebiającym porównaniem um, do wojny polsko-ruskiej, do daty Masłowskiej ale że ona też miała takie zarzuty, że to jest właśnie przez to, że te zdania są zbudowane w sposób taki nieortodoksyjny. Mm. Ja to dowiem świadomie oczywiście, też czasami piszę inne teksty, które, w których normalnie <grym> piszę poprawnie po polsku. To jest taki sposób narracji, która jest no jakby poniekąd zapis ciągu myśli głównego bohatera, czyli mój. Wracając jeszcze do recenzji, były może z dwie takie średnie, natomiast było to od takich, nie, nie chcę nikogo urażać, no każdy recenzent mm. ma prawo do, do swoich Opinii, wszystkie szanuję i też wyciąga z nich jakieś wnioski, bo tam były często jakieś ważne rzeczy wskazane. Natomiast nie były to powiedzmy szczególnie w. w pływowe, czy tam jakieś duże portale znane literackie, tylko na przykład portale technologiczne, e, pewien. A, a... Tak, tak, tak. <laughs> tak, tak, tak. No, jed Jednak no, twoja postać, ta książka wiąże się mocno z internetem, natomiast ja mam, miałem też takie wrażenie, że my, tę książkę może przeczytać ktoś, kto nie, nie zna kontekstu my, twoich past, nie, nie zna za bardzo memów, nie wie jak do końca w tym internecie może się odnaleźć, mówię o, o, o starszym pokoleniu, ale ma Doświadczenie związane z emigracją i na pewno większość z tych rzeczy zrozumie. Tak, na pewno, gdy, gdy opisałem to, moim celem było, żeby ona nie była taka zamknięta tylko i wyłącznie na ten to, to audytorium internetowe, nazwijmy to, żeby to było zrozumiałe też dla ludzi spoza, dla starszego pokolenia. W, oczywiście tam wplatam słowa na przykład typu INBA, mhm. nie każdy je zna, Słuch. te one, ale myślę, że co bystrzejszy czytelnik sobie tam z kontekstu wywnioskował, o co ja chodzi. Ja zrozumiałem, zrozumiałem. O. Ale zrozumiałeś inwo czy he he I Jedno i drugie. Ja super, tak, no tak, i już udało się. Może też znałem kontekst albo byłem jakoś mhm. przygotowany, doświadczony, no ale, ale, ale wiedziałem właśnie. Tak, ale to jest to jest bardzo ważne, że z różnych środowisk ludzie odbierają tę książkę pozytywnie. Nie trzeba być, nie trzeba siedzieć cały czas przed komputerem, żeby, żeby zrozumieć, bo na pewno każdy ma jakieś doświadczenia związane z tą emigracją. Czy ty zabierając się za książkę myślałeś właśnie, żeby opisać ten okres, ten wycinek swojego życia? Czy tak padło akurat na, na, tu, na ten wyjazd do Wielkiej Brytanii, bo był bardzo barwny? Um. Myślę, że po części to i to jest prawdą. Co do takiej kwestii autobiograficznej, czyli Twojego pierwszego pytania, to nie, nie chciałbym, żeby to była moja ostatnia mm. książka. Powiem o tak. Planuję napisanie kolejnej, właściwie już zaczynam, gdzie będzie kontynuacją. Emigracji. Mhm. E, więc to po prostu był taki moment. Ta książka się zaczyna w momencie, powiedzmy, mojego takiego wchodzenia w dorosłość. To jest takie symboliczne: ma tutaj egzamin dojrzałości, mhm. e, wyprowadzenie się z domu, e, od razu na głęboką wodę. U mnie to też tak naprawdę wyglądało, tak właśnie to było naprawdę. No, i potem, i potem się zaczyna moje, nazwijmy takie, dorosłe życie hmm. powoli, które będę sukcesywnie opisywał dalej. Bo ja, czytając tę książkę, też nad tym zastanawiałem się, ile tutaj jest prawdy, ile jest rzeczy zmyślonych, bo jednak te postaci i te cytaty, które tam się pojawiają, ich wypowiedzi no, brzmiały prawdziwie. Większość tej książki mm. to jest prawda, większość sytuacji, postaci y, miejsc nie mm. sprawdziła. Czasami robiłem jakiś miks typu, że postać z jednego, która naprawdę była gdzieś tam przestawiam inne miejsce, nazwijmy to ich w inny czas, ale mogę z czystym sercem powiedzieć, że większość tej książki to jest prawda. Mhm. I pseudonimy, imiona pozostawiłeś w oryginale, czy zmieniałeś? Nie, nie zmieniałem. To, to zmieniałem, zawsze staram się tych moich bohaterów trochę, em, trochę chronić, mhm. e, choćby, choćby 100 mila. Powstanie e, ksywki 100 mil wzrodziła e, się w Twojej głowie, nie, nie było takiego Stomila i tej historii. Nie, znaczy on istnieje, tylko mhm. ma inną taką, ksywkę. Z umową. <laughs> Okej, okay, rozumiem. Natomiast jeśli chodzi o te postaci, które przewijają się w książce, które już tam poznajesz w Wielkiej Brytanii, chodzi mi o ten taki nie, może trochę szemrany element, mhm. albo postaci, które wywołały u ciebie trochę strachu, tak to nazwijmy. To one były prawdziwe? Tak. Tak. Nie boisz się, że przeczytają książkę i cię znajdą? Roman, Roman to pewnie gdzieś albo już nie żyje, mm -hmm. bo to było wiesz, 10 lat mm -hmm. temu, albo tacy właśnie, jak, jak się dużo siedzi w więzieniach, to się krótko żyje zasadniczo, mm -hmm. bo tam jest złe powietrze, papierosy się pali i tak dalej. No, ma przestrzeń. Um, tak, więc Roman myślę, że albo już nie żyje, albo może gdzieś siedzi w więzieniu. Um, a zresztą, no nie wiem, jakby to przeczytał, to chyba by mnie nie znalazł, chyba, że przez kwestianka mm -hmm. <laughs> Roman, przepraszam cię. <laughs> Inne historie, które pojawiają się w tej książce, no jakby to jest okres sprzed 10 lat. Czy ty wszystko tak dokładnie za, zapamiętałeś, musiałeś coś podkoloryzować, musiałeś sobie poprzypominać, czy jednak e, ten, e, ten moment w twoim życiu no, był e, tak ważny, tak przełomowy, że wszystko zapamiętałeś do dzisiaj? Większość zapamiętałem. Um w kwestii koloryzowania, to też na pewno jest tak, że żeby ta książka, nawet nie po to, żeby ją uczynić atrakcyjniejszą, tylko żeby to się lepiej czytało, bo myślę wydaje, że prawdziwe życie jest mniej takie gładkie, bardziej takie bloczkowe, nieociosane, w sensie idziesz do pracy, wracasz, dzieje się coś i tak dalej, i tak dalej i że na takiej zasadzie pamiętnika to się by po prostu ciężko czytało, że masz jakieś przerwy i tak dalej, więc na pewno musiałem jakieś, to y, zrobić takie płynne w miarę przejścia pomiędzy różnymi sytuacjami. Można to nazwać koloryzowaniem, ja bym, że to niekoniecznie są rzeczy, które się się wydarzyły, natomiast nie one stanowią jakby istoty tej książki. Mm -hmm. e, I z tych właśnie takich sytuacji, powiedzmy najciekawszych, czy jak to się mówi w internecie, najbardziej inbowych, e, to się jednak w znakomitej większości się wydarzyło, naprawdę. I tutaj poruszyłeś ten y, wątek stylu. On jest trochę inny od y, tych krótszych form w. Y internecie. Nie powiedziałbym, że on jest ugładzony, jest trochę bardziej książkowy, ale jednak ta internetowość w tej książce pozostała. Czy były jakiekolwiek uwagi ze strony wydawnictwa albo jakieś poprawki nanoszone na tekst, który ty stworzyłeś? E, tak były, ale było ich bardzo mało. Mhm. Typu jak odesłałem to do pierwszą wersję do wydawnictwa, to przyszło może z 15 poprawkami na te 240 stron to jest niedużo, i zazwyczaj to były poprawki nie dotyczące samego stylu jako takiego. Kilka hmm. być może odnosiło się do stylu. Natomiast na pewno dla, to było dla mnie w tej książce największym wyzwaniem, żeby przerzucić się z takiej krótkiej formy internetowej na jednak powieść, ona musi być inaczej napisana, też gdyby, on, gdyby to miało taki charakter pastowy, tak, tak jak piszę na Facebooku, czy tam yy, gdzieś na 5 stron, yy, ale żeby tak było, to, yy, to, to napisane tym stylem na 250 to by było chyba nie do przeczytania. Strasznie ciężko by się to czytało. Też było po prostu za dużo skumulowane akcji po prostu w tej książce. To był takie przesycenie. To jest jakby to rozłożone ta dynamika, tak? Yy, tak, na pewno, że, że to, co się wpaść, takiej krótkiej dzieje na właśnie 5 stronach, to to na przykład na 25. A czy wydawnictwo coś mówiło na temat kapsloka? Bo tego kapsloka jest całkiem sporo, ale ja nie, nie miałem wrażenia, że jest go za dużo, natomiast kapslock w taki sposób, w jaki ty go używasz, raczej w książkach jest rzadko spotykany. Yy, tak, więc to jest moim powiedzmy jakimś tam znakiem rozpoznawalnym, że po prostu cytaty robię kapsylokiem. Yy, jeżeli przytaczam bezpośrednio wypowiedź jakiegoś bohater, to robię to kapslokiem, no i tylko tak, albo e ewentualnie nazwy własne też czasami. Yy, tak już zacząłem, kiedyś, nie pamiętam dlaczego, yy, i tak to po prostu kontynuuje. Już nawet yy, w, w paście ojcu wędkarzu tak yy -y. było. Yy, więc nawet pewnie robiłem to wcześniej. Yy, i, to, i, I wydawnictwo to przyjęło, powiedzieli OK, też yy, pytali, czy... Tak musi być, powiedziałem, że lepiej, żeby tak było, i powiedzieli, ok, dla nas to nie mm. jest jakiś tam duży problem. Jak dostałeś propozycję napisania tej książki od wydawnictwa, jak oni się do ciebie zgłosili, to już właściwie pisałeś tę książkę, więc wiedziałeś, że coś takiego nastąpi. Miałem pomysł na tą książkę, miałem napisane troszeczkę, sam początek powiedzmy z 20, może 31 pierwszych stron. Eee bo kiedyś miałem propozycję, żeby było już napisać, ale ta opcja jakoś nie wyszła i po prostu odłożyłem ten temat na półkę, coś tam sobie w głowie kminiłem, że fajnie by to było kiedyś skończyć i wtedy właśnie pojawili się ludzie z włabę, którzy do mnie po prostu napisali na Facebooku siema, czy chciałbyś wydać książkę u nas? Ja powiedziałem tak, mam nawet trochę, zobaczcie sobie, podsyłam wam. No i oni ja przeczytaj te 20-30 stron, żeby zajarzyć o co, o, co, o co chodzi, też pewnie musieli się przekonać, czy ja potrafię napisać w ogóle 30 stron, a nie tylko 5. Widocznie ich to przekonało i powiedzieli super, wchodzimy w to. I jak później wyglądały yy, prace nad y, tą książką? Bo ona powstała chyba dosyć szybko, tam 4 miesiące nad nią yy, pracowałeś? Tak, o, po, poza tym, co miałem napisane, te pierwsze 20-30 stron, to yy, od podpisania umowy do złożenia na pierwszej wersji, tam przed podpisaniem umowy jeszcze troszkę dopisałem, ale minęły powiedzmy właśnie te 3-4 miesiące, może 5 maksymalnie, czyli tak naprawdę bym powiedział, że około 5 Miesięcy mm -hmm. to pisałem. a wyglądało to tak, że spotkaliśmy się raz, żeby podpisać y, umowę. Um, też oczywiście, <laughs> o, jeżeli chodzi o moją anonimowość, jeżeli kogoś to zastanawia, jakie ja mogę podpisać umowę, pójść, czy tyle, to robię sam i tak dalej. Um, no to różnie to bywa. Czasami w niektórych jakichś takich mniejszych akcjach to po prostu wysyłam. Kogoś, kto to robi za mnie, i jak to powiedział Bogusław Linda za mnie świeci ryja. Przy takiej grubszej opcji, no to już nie, nie mogę tam prosić jakichś koleżków, żeby za mnie byli słupami. Po prostu tą umowę muszę podpisać sam. Ale też mamy umowę poufności, klauzulę poufności z wydawnictwem. Więc tak to załatwiliśmy. Bo to jest też bardzo ciekawy wątek Twojej tożsamości, bo cały czas starasz się być w ukryciu. I tak jak powiedzieliśmy na początku dzisiejszej rozmowy, że jednak testowiron, czyli bardzo ważna postać w polskim internecie, on zakończył działalność przez to, że ludzie zaczęli go tropić z kocuchem. Też były jakieś tam, pojawiały się informacje, ale klocuk dalej jest unmasked. Czy ty to chcesz zachować? Ty dalej chcesz być w Malcolmem XD, czy planujesz może w przyszłości jakieś tam książka kolejna, już następna, dziesiąta? Malcolm XD Unmasked Aha. i wtedy poezż jesteś? Nie, nie, nie planuję tego na razie. Chcę zachować anonimowość. Oczywiście kiedyś, kiedyś na początku mojej twórczości znacznie bardziej się tym martwiłem, żeby mnie nikt nie wystalkował czy nie zamastkował, hmm. jak to mówisz. Teraz podchodzę do tego, że tak pilnuje się, stosuję te wszystkie, powiedzmy, techniki zabezpieczające. Hmm. Natomiast też no, po prostu nie mogę wykluczać, że kiedyś, kiedyś to... No, gdzieś się posypie, nie? Mhm. ma na przykład o tyle dobrze, że on wypuszcza filmiki na YouTube i tam jego, ten, ten, powiedzmy pole, gdzie on może się wyłożyć jest stosunkowo małe, bo on nagrywa filmik, podkłada głos do tego, potem może to sobie przesłuchać i wrzuca to na YouTube. A ja jednak piszę bardzo dużo z ludźmi. Ja teraz dwie godziny dziennie spisy spędzam na Facebooku czy tam na mailach korespondując z różnymi ludźmi, ludźmi, pytają o coś, jakieś tam też wywiady Grupę prowadzę na Facebooku, i tak dalej, i tak dalej. I każdy, potencjalnie każda taka interakcja jest polem do tego, żebym coś gdzieś się położył, nie? Nie przyłączył kont, na przykład. Na przykład nie przyłączył konta. No, na szczęście do tej pory jeszcze mi się to nie zdarzyło, ale nie wykluczam, że kiedyś może. Zobaczymy. No, ale jak myślę, że jak to się stanie, no to się stanie. No nie mogę żyć w ciągłym strachu, powiedzmy. Ale nie planuję, nie planuję, jak się stanie, to się stanie. Powiedziałeś o tej e, działalności e, internetowej czy, i powiedziałeś, że zarządzasz grupą. Czy inne rzeczy na swoim e, koncie, pod innym może pseudonimem, też już masz? Jakieś wielkie internetowe sukcesy? Eee, <słukasz> 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 to jest, widzisz, się na, na czuły punkt. Nie jako malką, a aczkolwiek zrobiłem anonimowo jeszcze jedną rzecz, która była gruba myślę w internecie swojego mm. czasu kilka lat temu. Nawet bardzo, że to no opowiedzmy. Wiesz co właśnie, to, to jest taka rzecz, nie chcę, dlatego ja ozdobiłem całkowicie anonimowo, nie chciałbym, nie chciałbym mówić, co to było, bo to było i nie widać więcej, jak mówią słowa piosenki, ale jedną taką akcję, jedną taką akcję kiedyś zrobiłem. Dobrze, no to nie drążymy nie chcesz. Nie chcesz o tym mówić, to, to nie. Powróćmy do książki. To właściwie kampanii promocyjnej, bo na mieście można znaleźć plakaty i na tych plakatach, oczywiście są, są plakaty z książką, ale są też plakaty z samym XD. Czy to był twój pomysł, czy to wydawnictwo wyszło z taką inicjatywą? To akurat był chyba pomysł wydawnictwa. Mhm. Cały projekt plakatów i tak dalej. Też Kiosku Kultury jest coś hmm. takiego na Krakowskim Przedmieściu. To oni Tak. A jeśli chodzi o no, nieodłączny element promocji książki, to spotkania autorskie, rozdawanie autografów e, i tak dalej. Na razie czegoś takiego nie było, ale czy coś takiego nastąpi? Nad czym się zastanawiasz, żeby w jakiś sposób to rozwiązać? Tak nastąpi, to hmm. już wiemy na pewno. Eee, jeszcze z ogłoszeniem terminów tych spotkań nie. czekamy. Ko Koleżkę wyślesz? <grych> nie, nie. Będzie, właśnie nie chciałbym mówić, jak to będzie mm. rozegrane. Nie będę, to już jakimś będzie powiedziałem, więc już jakby nie będę się z tego wycofywał, że, że nie będę tam w takiej swojej ludzkiej formie, mm -hmm. natomiast będzie to forma fizyczna, jeżeli to nie jest paradoksalne mm. dla ciebie. Um, ale że, że naprawdę wydaje mi się, że to będzie coś, że to jest mega, może dlatego tak uważam, że to mój pomysł mm. ale że to mega spoko przekminione że to będzie dobra beka um, i że to nie będzie po prostu jakiś tam rzutnik ze Skype'em, tylko coś konkret, konkret. To wkrótce się dowiemy, tak? Myślę, że w ciągu tygodnia do dwóch mas. Super, to czekamy w takim razie wracając jeszcze do samej treści do książki, to oczywiście dużo jest tutaj takich ciekawych historyjek, dużo jest Rzeczy, które cię spotkały w bardzo fajny sposób opisane, ale jest też trochę statystyk, jakichś tam informacji, ciekawostek językowych. Czy ty, pisząc tę książkę, no, przypominały ci się jakieś historie i szukałeś pod to jakichś informacji, na przykład o tym, że jest słowo w języku angielskim, które określa tam uderzanie szklanką o głowę, <grymny> że jest na to specjalne określenie. <grymny> Gl tak? Czy czy ty to widziałeś tamtej wycieczki, czy sobie musiałeś to dogooglać? Nie, ja, ja to o Glassingu na pewno widziałem przed pisaniem książki, dlatego też ta świadomość tego zjawiska mnie skłoniła do umieszczenia w książce, natomiast to jest jakaś tam cecha mojego charakteru, że ja lubię takie różne ciekawostki dane statystyczne, lubię sobie szukać, taki też jestem... Em, em, Nazwałbym siebie sceptykiem, czyli jako osobę, która zawsze szuka, jak coś usłyszę, to szuka jakichś faktów, żeby to potwierdzić albo zaprzeczyć, jakieś właśnie dane statystyczne, roczniki statystyczne i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Mhm i stąd też pewnie to w książce, bo oprócz y, tych statystyk, które no, jednak no, y, dowiadujemy się wielu in, ciekawych rzeczy y, z tej książki, to też to, co jest bardzo ważne, to to, że ta książka z jednej strony y, może trafić do osób, które pewne zjawiska wyśmiewają trochę, trochę, sobie z wielu kwestii żartują, ale z drugiej strony tacy prawilni czytelnicy, jeżeli tacy się znajdą, to y, też jakby mogą utożsamić się z tą książką, że o takie historie. Znam takiego ziomka, też mój tam kuzyn pojechał, że to jest takie po połączenie trochę światów, bo mówiliśmy o tym połączeniu światów internetu i trochę starszego pokolenia, natomiast tutaj trochę ludzie pływający w różnych basenach ideologicznych znajdą coś dla siebie. Cieszę się, że tak uważasz. Mhm. Bo też przy pisaniu książki bardzo mi na tym zależało. Myślę, że już w takim szerszym, w szerszym kontekście, w szerszej perspektywie jest w naszym kraju nie tylko duża potrzeba tego, żeby ...śmy mieli jakieś wspólne rzeczy, z których się mogą wszyscy śmiać, bo teraz umówmy się, że na przykład jak ktoś się śmieje na przykład z Jana Pietrzaka, mm -hmm. no to, to, to reszta społeczeństwa się nie śmieje z Jana Pietrzaka i, i, i wiadomo już kto kogo lubi, jakby to już, to, to na przykład z czego się śmiejesz, to już się jakoś blokuje <laughs> na tym spektrum politycznym. Ja bardzo tego chciałem uniknąć. Też ci bohaterowie, którzy są bardzo różni, a to, to zauważyła chyba Kinga Dunin, z ciekawe z krytyki politycznej, Zaraz do tego wrócimy. Ona napisała w takiej recenzji, którą ja za moment będę udostępniał, bo jeszcze będzie w krytyce politycznej ze mną wywiad. I wtedy to wrzucę razem na Facebooka. Natomiast ona napisała coś takiego bardzo mi pochlebującego, że ja mam e, dużo takiej wyrozumiałości, jakiegoś takiego ciepła dla bohaterów mm. i też mi bardzo na tym zależało, bo ja naprawdę ich tak postrzegam, przynajmniej lubię tak o sobie myśleć, że taki jestem. Mm. E, I też zależało mi na tym, żeby ta książka mm. raczej mm. ludzi godziła, nie dzieliła. E, I chciałem, e, chciałem pokazywać różne, e, powiedzmy, a, aspekty takiej... Z, powiedzmy, jak ktoś jest prawicowcem, to w jakimś mieszkańcu z, z, będzie stereotypowo myślał o mieszkańcu z głotu. chciałem, no, nie o wszystkich tych mhm. mieszkańcach pisałem e, z taką sympatią, ale o większości staram się tak, żeby to w ten sposób pokazać, jak ktoś jest lewicowcem z dużego miasta czy tym jakimś liberałem takim, to e, to może jakoś tam pogadać z farmy kapusty e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale niektóre tam zjawiska albo postaci, które się pojawiają, no to jednak trochę z tego tam się podśmiewasz, na przykład e, jak można było rozpoznać Polaków w Wielkiej Brytanii tam na skwerkach po odzieży sportowo-sportowo-ulicznej, albo no jednak, żeby widać po twarzach czasami, kto gdzie należy, albo do jakiego środowiska, albo jaką historię ma za sobą, że jednak obserwujesz, nie oceniasz, ale zauważasz te, te różnice. Yy, tak, tak mi się wydaje, natomiast ja nie sądzę, żeby sama w sobie, czy też to ma, to, 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 to że ktoś nosi odzież tak zwaną uliczną, yy, to żeby już było jakąś negatywną ocena, to jest kwestia myślę, nie, odbioru. Ludzie, którzy ją noszą, to tak pewnie nie czują, nie, to nie jest, jest jakaś przywara. No ale kto, ktoś, kto ma na sobie i mógłby to przeczytać, to mógłby odrobinkę, tak, może. Tak, no mam nadzieję, że się Trotuiczka. nie będzie ale też dla pewnej równowagi staram się też z innych pośmiać, to może jak mu się wtedy zrobiło przykro, to może jak dwie strony dalej czytał kimś innym coś takiego delikatnie przytykliwego, to może mu się zrobiło lepiej na sercu. To myślę, że od książki możemy trochę odbić jednak do tego internetu, bo w jednym z wywiadów powiedziałeś, że pasty teraz w sieci są coraz krótsze. Jakby memizuje się wszystko. Y to Tak, to, to raczej tak jest w większości, ale wychodzi też jest z tego, co tam czasami patrzę, jest też sporo takich długich wieloodcinkowych, mm -hmm. takich, że ciągnął, i ciągnął i ciągną, jakieś dziesiątki mm -hmm. odcinków już z tych stron mają. A według ciebie pasta powinna być jedną zamkniętą historią i nie powinno powracać? Czy to jest już inna jakaś forma i inaczej? Nie, myślę, że powinna, że może robić i tak i tak. Sam mm -hmm. kiedyś taką napisałem odcinkową, że tam dopisywałem, chyba było łącznie pięć odcinków, nie chcę mówić jaka, mogłem mieć kłopoty, ale mm -hmm. kiedyś taką napisałem. Ile, czy jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie? Czy jesteś w stanie zliczyć, ile past masz na swoim koncie? Jestem z w stanie zliczyć, bo sobie zawsze, albo prawie zawsze w pewnym momencie zacząłem zapisywać wszystkie. Mhm. Jak w momencie, jak wrzucałem do internetu, też zapisywałem sobie na dysku. Um, I to bym powiedział, że około 100, no pod 200 myślę, mhm. że tak. A kiedy napisałeś swoją pierwszą pastę? Ciężko powiedzieć, bo nie wiem od którego momentu sam bym to zakwalifikował jako pasty. Wcześniej pisałem takie po prostu śmieszne posty w internecie, które często były jakimiś tam takimi podszywami, czyli podszywaniem się pod kogoś albo wymyśleniem jakiejś historii, że nie wiem, zupełny przykład, załóżmy, że mamy forum najprostszy dla wędkarzy i że ja tam wymyślam historię, że to jest oczywiście nawiązanie do, do fanatyka, ale że ja na tym forum dla wędkarzy zakładam konto i zaczynam pisać jakąś historię niesamowitą, że poszedłem na ryby Mhm. I coś tam, i coś tam, i coś tam, i coś tam, więc to były takie bardziej zrobione dla, dla Beki mhm. rzeczy i patrzyłem na reakcję. Ale to wszystko było y, po powrocie z Wielkiej Brytanii. Tak, tak, tam, bóż, tak. tak wtedy? Tak, tak, ja, to, ja to zacząłem pisać, jak miałem tam powiedzmy te 21-22 lata, a w tej książce mam 19. Okej. Okay. Czy po tym, co, z czym spotykamy się w tej książce, powracałeś do Wielkiej Brytanii? Y, tak powracałem okazjonalnie, ale na krótko, mhm. e, w innym też charakterze niż nisko wykwalifikowanego emigranta z Europy środkowo, <grym> bądź środkowo, ale wschodniej. E, czasami wracam, na, ale takie właśnie krótkie trzy dni. E, City break. E, <grym> bardziej, bardziej z pracy, bym powiedział. Mhm. E, mi się zdarza, e, bo ja w ogóle dużo jeżdżę, też tego, jakby się z tym nie ja I to też może kiedyś opiszę, dlaczego tak się dzieje i to różne moje przygody związane z podróżami, ale na razie się skupiam mm. na najbliższej książce. Powracając do past i do tej e, ilości. i Część może naszych słuchaczy nie do końca mm, zdaje sobie sprawę, czym właściwie ta pasta jest. Jeżeli mógłbyś, jako tutaj szpenio w tej dyscyplinie, jeżeli mógłbyś e, wyjaśnić nam, czym taka dobra pasta internetowa jest. Um. W skrócie jest to opublikowana w internecie historia napisana przez amatora. Mogłoby mhm. mieć nie, nie, większość past. Jest, to są teksty takie komediowe, zabawne. Natomiast są też tak zwane pasty filsowe, czyli które mają jakieś takie uczucia wywołać ze smutku, rozżywienia dalej. Są też tak zwane creepy pasty, czyli takie w konwencji bardziej jakiegoś thrilleru, hmm. e, że coś tam się dzieje strasznego, mają czytelnika przestraszyć, to są takie główne trzy gatunki, czyli podstawowa pasta jest do tego jeszcze. E, e, pasta filsowa i ta trzecia to jest creepy pasta, no ale łącznie to, że to są teksty, które najpierw zostały opublikowane w internecie, że nie jest tak, że były w gazecie, a potem mm -hmm. ktoś je zeskanował i wrzucił na forum, tylko swój początek mają w internecie. I też, że nie są publikowane na jakichś blogach, mm -hmm. powiedzmy. To oczywiście można mieć bloga i tam publikować swoje opowiadania, jakieś powieść w czy coś takiego. A pasta zostaje rzucona bardziej, e, mi się wydaje, na jakieś takie forum, na jakąś grupę publiczną, co się też wiąże, wiąże z tym, że jest przez więcej osób oceniana, że masz komentarze. Ludzie ci mówią w ogóle, co masz pisać, co powinno być w następnym odcinku. Na pewno te odbiorcy są bardziej zaangażowani w tym sensie e, niż w takich klasycznych formach literackich, co ma swoje i dobre i złe strony. E, złe są takie, że ludzie ci mówią, co masz robić, albo jak coś jest nie, nie po ich myśli, to są bardzo zdenerwowani i do siebie piszą wiadomości prywatne że dlaczego tak zrobiłeś, że co to ma być. No ale są też... Natomiast plus są takie, że ludzie naprawdę się w to angażują, co jest fajne, też to promują i teraz dochodzimy do, do definicji, wracamy do definicji kopi pasty, mm. czy też pasty. Ona pochodzi od wyrazów kopii. Czyli pan język kopiuj oraz paste, czyli wklej. To są komendy komputerowe. Yy, czyli pasta to jest w najprostszych słowach tekst, który się ludziom na tyle spodobał, że oni go kopiują z jednego miejsca i wkleją w inne. I to jest taki podstawowy sposób dystrybucji tego yy. tekstu. Inne się rozwozi po kioskach, na przykład, gazety, kopię pasty użytkownicy kopiują w innym miejscu. Powiedziałeś o tych minusach, o tym, jak użytkownicy czasami reagują. Czy dalej dzisiaj spotykasz się w internecie z tym, że jakby ludzie nie łapią jeszcze, że to jest pasta i komentują, denerwują się, że halo, jak tak? Jak można coś takiego wypisywać w internecie? Były na, najjaskrawszym chyba przykładem w ostatnich czasach jest. Um, fragment książki 1 o, o mieszkaniu na skłocie w UK został przedrukowany przez wirtualną Polskę. W, w, w ich dziadek książki czy coś takiego, natomiast nie wiem, czy każdy to zjażył, bo tam jest tak, masz główną stronę wirtualnej Polski, ale tam masz odnośnik do działu sport, do działu tam książka, do działu jakiś tam lifestyle, plotek czy tam pudelek, nie wiem, co oni mają. No i, i podpis był, także żyją Polacy w Wielkiej Brytanii. I ludzie tam zaczęli wchodzić i się zra, zrobiła mega afera. Też widać, że ludzi starszych, którzy jakby nie skumali w ogóle, że to jest Tekst jakiś tam literacki mm -hmm. i była cała dyskusja o mieszkaniu na skłotach, że dlaczego ja mieszkałem w, na tym skłocie, który był mega widzą, że ja ukradłem komuś dom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej więc tak, myślę, że potrzebuje to pewnego opisu w tym mhm. wypadku jakby opis też sugerował, że że to się dzieje naprawdę być może takie było zało za założenie i też poniekąd to przyniosło swój efekt taki clickbaitowy nazwijmy to tytuł, bo też dużo bardzo to miało wyświetleń i dużo interakcji ale z drugiej strony no, jakby tekst został wyjęty z jego yy, takiego naturalnego środowiska, bo pojawił się na dużym portalu a raczej pasty gdzieś są zamieszczane w komentarzach albo na jakichś forach yy, tak, zazwyczaj tak Hmm. Tak właśnie jest. Też no, były, były jakieś fragmenty publikowane. Mi się wydaje, na temat. Z, z dwa razy coś tam wrzucił. Tak, zdarzało się, ale to było raczej incydenty niż zasada. A jeśli chodzi o twój najpopularniejszy tekst, czyli. Mm, fanatyka, kiedy ten tekst napisałeś? E, Miałem wtedy z 20 Dwa, dwa, tam w, w tekście podaje, że mam 22 mhm. lata, natomiast ja pamiętam, że wtedy delikatnie już nie pamiętam, czy sobie dałem o rok więcej, czy o rok mniej. Mhm. Ehm, ściemniłem po prostu, żeby jakoś maskować swoją tożsamość, e, o ile dobrze pamiętam. E, więc no to to było te tak z 2 lata mhm. po No to też powiedzmy jakieś tam e, niecałe 10, 8, może 7, coś takiego. Coś takiego. Mam, I... mam zapisane dokładnie mam nawet I... numer posta jeszcze, i tam z dokładną datą i godziną, i minutą, i, i sekundą. I gdzie, I gdzie zamieściłeś ten y, tekst po raz pierwszy? Na czanach. I... To są takie fora internetowe, gdzie użytkownicy są wszyscy anonimowi. A długo go pisałeś? Pół godziny może. Bo to był taki moment przełomowy właśnie, to był jeszcze ten mój taka zajawka, żeby w różnych tematach pisać jakieś takie... wchodzić do tematu i do osoby głupoty, wymyślać jakieś śmieszne historyjki nawiązujące do tego tematu i to był akurat, pamiętam, temat o tym, gdzie ludzie opisywali, jakie mają problemy ze swoimi ojcami i tam były jakieś historie czasami smutne, czasami śmieszne, no i ja stwierdziłem, że na szybko napiszę to. E, i, I to, no nie w pół godziny, to po może w godzinę, coś takiego. Może, może maksymalnie w dwie, bo to było rozbite na kilka postów. Ja pierwszy post, ludzie zaczęli śmiać, napisałem drugi post, napisałem trzeci, tam czwarty, chyba łącznie były mm -hmm. cztery, Czyli y napisałeś to jeszcze na początku, powiedzmy, tak. <noise> swojej hmm, y twórczości y internetowej i to od razu pykło, od razu zaczęło się rozprzestrzeniać po internecie, trochę czasu to zajęło. To był pierwszy na pewno tekst, który wyszedł poza taką bardzo niszową część Internetu czyli mm -hmm. On wyszedł, pamiętam, po tygodniu się pojawił był... A może nawet krócej, po kilku dniach był na Wykopie, Wykoppl i tam ktoś go wrzucił i on od razu, tam się stał jednym z najpopularniejszych tekstów, przed jak ktoś tam mówi na główną w gorące. Um, i tak, i, tam, i tam się przyjął. A potem dwa tygodnie później to myślę, że był taki moment, kiedy symbolicznie on trafił do mainstreamu gdy został przedukowany w, w magazynie, w gazecie <ścoughs> CD Action on tam jest taki dział na luzie gdzie są różne mm. dowcipy i tam on został ocenzurowany trochę bo też to młodzież czyta tą gazetę łamane przez magazyn yy, i czasopismo yy, bo to ja pamiętam ja teraz z tego żartuję bo pamiętam jak jeszcze byłem dzieckiem czy tam nastolatkiem ja to czytałem to oni strasznie się denerwowali mm. jak się mówi, że to jest gazeta yy, a nie czasopismo no i oni tam to troszkę ocenzurowali i, i to wrzucili tam przedrukowali do siebie yy. ale wzięli ten yy, tekst bez Twojej wiedzy czy napisali do Ciebie można nie, było nie, się nie. wtedy z Tobą no już nie, 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 nie skontaktowali się, ale nic dziwnego, bo nie można się mm -hmm. pozytywnie skontaktować, to był anonimowy forum. Um nie, no nie dało się tego zrobić. Ale zresztą to jest pasta, więc mm -hmm. nikt tak naprawdę, y, ja nie mam żadnych możliwości, żeby ich nazwijmy to, nawet gdybym chciał, a nie mm -hmm. chcę, bo to jest esencja pasty, żeby ludzie brali i kopiowali mm -hmm. książkę z książką, ona jest w jak zaraz będą e-booki, ale większość tego, co napisałem zdecydowanie są pasty, które są za darmo i ta książka jest jakby pewnym dodatkiem mm -hmm. do tego, czy tam jakimś kolejnym krokiem. Ym, ale też nie ma żadnej, żadnych jakby narzędzi prawnych, żeby ich ścigać i to, to jest w ogóle y, jakieś Abstrakcja zupełna, też pojawiły się, pamiętam, głównie na wykopie wobec mnie zarzuty, że tak naprawdę ja to komuś ukradłem i że my za ten film, co zrobiliśmy na podstawie książki komuś powinniśmy płacić, tylko też nikt nie był w stanie powiedzieć, że nawet hipotetycznie, jeżeli, jeżeli założymy hipotetycznie, że to nie ja napisałem tą historię. To film jest oparty na scenariuszu, Gdybym mm. już napisałem mam na to dowody, bo tam go podpisywaliśmy, znaczy akurat nie ja, tylko mój przedstawiciel prawny nazwijmy to. E, ale też reżyser i film jest oparty na scenariuszu, a jakąś tam historię z internetu no nikt nigdy nie dojedzie i tak samo. Ta, prawda jest taka, że pewnie jakby ludzie sobie zaczęli brać nawet z mojego fanpage'a, gdzie ja już funkcjonuje mm. pod jednym pseudonimem Nie mam te historie, i chcę z nich robić jakieś filmiki, to bym nic nie mógł zrobić, nawet gdybym chciał. Mm. Ehm, tak. A kiedy pojawiła się ta. W właśnie twoja pasta w CD action, to co sobie wtedy pomyślałeś albo co poczułeś? Eee, nie, pomyślałem to nie jest słowo, pomyślałem sobie, ale inba. Eee, inba oznacza jakieś takie wydarzenie śmieszne, doniosłe, nies niespodziewane, zaskakujące. E, ale, ale byłem bardzo zadowolony mm -hmm. tak naprawdę, nie, nie miałem takiego o Jezu ukradli mi tekst, było wręcz przeciwnie śmiałem się do rozpunku z tego i chyba nawet sobie kupiłem wtedy, a nie ktoś z mm -hmm. skana, ktoś rzucił. E, pamiętam i mam to zapisane, ale wiesz co co do samego początku twojego pytania chciałem jeszcze doprecyzować, bo e, ojciec fanatyk wędkarstwa już przestał być najpopularniejszym mm -hmm. tekstem, według da, twardych danych odsłon i tak dalej on oczywiście był kiedyś dużo kopiowany on był jednym z pierwszych, z pierwszych pastą, z którą wiele osób się zetknęło. Natomiast dane twarde nam mówią, że on został przebity przez dwie inne historie. Jedna to jest pasta o patologu Paulinie i odkopywaniu, mhm. odkopywaniu psa, która ma podobną liczbę wyświetleń, troszeczkę wyższą niż, niż fanatyk wędkarstwa. Mhm. Też dzięki temu, że już ten miałem fanpage'a i dzięki temu, że to było publikowane na Facebooku, to ten zasięg szedł znacznie szerzej. To też był inny czas na Facebooku, to było z dwa lata temu i wtedy Facebook tak nie ograniczał, bo teraz to widać bardzo, że mhm. ogranicza ten zasięg taki organiczny. Wtedy to naprawdę ten patolog Paulina i pies to koło miliona osób milionowy wyświetleń, a potem jeszcze była historia o, o, o tej kataklizmie w Borach Tucholskich i to jest ponad dwa miliony ludzi. Ale... Y Fanatyk był wrzucony jeszcze, nazwijmy to w erze Facebookowej, więc trochę tak, trudno tak. jest to chyba też zmierzyć. Na tych czanach, na tym czanie, gdzie ja go wrzuciłem na początku, mhm. no to tam go mogło widzieć max kilkadziesiąt, to kilkuna kilkanaście, mhm. kilkudziesięciu tysięcy ludzi, bo tam po prostu więcej nie było, to było stosunkowo niszowe forum, a potem na wykopie, jak on wszedł, to tam był link z portalu Pokazywarka. To on służył, to właśnie taki proces służy do zamieszczania mhm. takich, po prostu masz wkleić tekst i potem masz link do dzielenia się. I tam jest licznik i tam na tej pokazywarce na każdy, każdy może sobie zobaczyć. I tam jak ja ostatnio patrzyłem, to było już tam po tych, wiesz, na, na może nie dziesięciu, ale po kilku ładnych latach to się ubiło chyba z 800 tysięcy, plus mm -hmm. był jakieś oczywiście przekopiowania na e, tam typu Pudżo Monster Sadistic. Na kwejku był w formie obrazka, no ale, ale to właśnie coś na poziomie i mm. Pauliny, który przypominał, że wyszedł znacznie później, znaczy krócej jest na rynku, mm. nazwijmy to, więc to się mniej czasu na bicia, No i w ogóle bez porównania w z, tą, z tą huraganem. A czy ktoś na przestrzeni tych lat podszywał się pod ciebie? Widziałeś jakieś teksty podpisane Malcolm XD i to nie były twoje? Widziałem teksty moje, którymi ktoś inny się podpisywał, mhm. ale zazwyczaj społeczność internetowa szybko robiła tak zwany call out mhm. i było to wytykane i osoba to zostawała potępiona. Też kiedyś ktoś e, chciał założyć stronę Malcolm XD, prawdziwy, coś takiego, żeby wykorzystać to, że jakby ja nie mam, jako że moja tożsamość jest nieznana, no to hipotetycznie każdy mógłby się podobnie założyć fanpage'a nowego zupełnie na przykład mm -hmm. na Facebooku i pisać, że to jestem ten prawdziwy, a on jest fałszywy. I oczywiście to jest możliwe i można sobie założyć fanpage'a Malcolm Mix DD, Malcolm DDD i tak dalej tak dalej. Tak, o, o właśnie, Malcolm z DDL. Um... Ale myślę, że weryfikacją było. I ten, i ten i tak chyba było w tym przypadku, że zaczyna postować pasty, licząc, że ludzie się jakby na to złapią, że on to jestem ja, czy coś takiego. Natomiast ta weryfikacja przychodziła po pierwszej, pierwszym tekście hmm. zamieszczonym, no bo jakby mój styl jest dosyć rozpoznawalny. Nie będę oceniał, czy tam ktoś pisze lepiej ode mnie, czy, czy gorzej. Natomiast ciężko nie rozpoznać hmm. mojego tekstu, jak się go czyta. tak Przynajmniej wiele osób mi tak mówi. Hmm. Nie wiem, czy to jest takie też Twoje odczucie. Tak, jest. E jakby widać, nawet po tym, w jaki sposób jest ten kapslok zamieszczony, jak jest zdanie sformułowane, jaka jest długość tego mm, zdania, ale przede wszystkim chyba chodzi o styl, który jest taki trochę jakby ktoś opowiadał historyjkę. No, takim ja, ja mam odczucie. I jakby z, pomimo tego, że ta książka jest inaczej napisana niż y, niektóre pasty, no, to jednak y, widać tę ciągłość. To jest y, trochę zmienione, ale jednak... No, tak, no to ja się na przykład zastanawiałem, co by było, jakby, jakbym dostał bana na Facebooku, jakby mój fanpil z jakiegoś powodu zleciał. Um, czy co, i, I wtedy ja zakładam, no, powiedzmy, nowego i muszę mm -hmm. konkurować z pięcioma innymi typami, którzy założyli nowego i każdy z nich mówi, to jestem Malcolm zda. No to na szczęście już na tym etapie mam. Um, um, są dwie osoby, powiedzmy, które mogą potwierdzić, że ja to ja, czyli jeden to jest Michał, tylko, mm -hmm. też jestem fanatyka. Eee, który też jakby, może, no, no, może u siebie na Facebooku napisać, to jest ten prawdziwy, bo go znam. Na drugie to jest wydawnictwo, które też ma klauzulę poufności, a mogę ich poprosić, żeby wskazali właściwego fanpage, jak coś bez ujawniania moich danych. No ale to takie jakieś czarne scenariusze, nic takiego się na razie hmm. nie dzieje. Pojawił się wątek Michała Tylki, reżysera filmu. Eee, no i też mówię, że jak pojawił się ten tekst w, w magazynie, eee, to jakby nie było możliwości, żeby z tobą się skontaktować, natomiast Michał tylko się z tobą skontaktował, bo to było parę ładnych lat później. Tak, tak. E, więc stało się to w bardzo ciekawy sposób. Mm. Z mojej perspektywy wyglądało, wyglądało to tak... Znaczy można z z perspektywy Michała. Michał tylko trafił na ten tekst, on już wcześniej robił jakieś filmy krótkie, teledyski mm -hmm. i tak dalej szukał pomysłu na swój debiut krótkometrażowy trafił na ten tekst w internecie i pomyślał to jest to, chcę to zrobić. Mógł to oczywiście zacząć robić sam, bo on miał świadomość tego, że tak jak przed chwilą ci mówiłem, nikt go za to nie dojedzie, bo nikt nie jest w stanie, nie ma żadnej umowy, gdzie ja piszę, że ja to stworzyłem numeru ISBN, czy jak to się tam nazywa, IBAN, nie, to jest w banku, jest IBAN, a jest numer, numeru ISBN, nie, nie miałbym jak go dojechać, ani jedzie żaden inny auto, natomiast pomyślał, że ten film będzie lepszy, jeżeli on nie zwerbuje do pisania z nim scenariusza. No i zaczął mozonu pracę Poszukiwania mnie w internecie, zamieszczając, najpierw spytywał znajomych, czy ktoś może wie, nikt nic nie wiedział, ale ludzie mu podali, że tam to może być z kilku tam forów. Jedno jakieś forum muzyczne było, inne jakieś tam jakieś tam, no i w końcu, no i na tych wszystkich forach wrzucał posty Siema, jestem młodym, też szukam autora historii o Ojcu Wędkarzu. Jeden typek, nawet zanim mnie Michał znalazł, to jeden typek nawet do niego napisał Siema, to jestem ja. Mhm. I. Michał i jakby się umówili na rozmowę i Michał do niego w końcu zadzwonił i wtedy ten typek się jakby speniał czy z przyzwoitości przyznał. Jak już zaczęli wchodzić w szczegóły, może też się trochę zamotał, może nie był w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania i się przyznał, nie no wtedy wkręciłem cię, to nie jestem ja. nie um, A potem, a z mojej perspektywy to było tak, że pewnego dnia do mnie przychodzi koleżka, który mnie zna ze świata rzeczywistego dobrze i on wiedział, że to ja napisałem i mówi słuchaj, byłem na stronie jakiejś tam i jakieś tam i jakiś ludzie, on po prostu siedział na jakimś forum i jakiś typek tam zamieszcza ogłoszenie, że cię szuka. I co z tym zrobić? Mm -hmm. nie? Tak ci tylko mówię. No i ja tam jest po jakimś tygodniu no ja w ogóle myślałem, tak z tego, z tego ogłoszenia wynikało, że to nie jest jakaś super poważna sprawa, tak jakiś student, coś mm -hmm. chce nakręcić kamerą jakąś taką swoją, taką jak z komunii, ale napisałem do Michała, korespondowaliśmy mailowo sobie przez tam kilka tygodni, jakby ja też musiałem, bo, bo on też już jakby raz się naciął na to, że ktoś go chciał wkręcić, więc ja mu też musiałem jakoś udowodnić, że ja to jestem ja. I po pierwsze był, jak też się umówiliśmy na pierwszą rozmowę, o ile taką, taką na Skype'ie, to o ile się nie mylę, wtedy byłem w komiarce w ogóle. <laughs> Czy tam z jakimś odwróconym monitorem? Nie, chyba w komiarce byłem, tak? i jakby byłem mu w stanie dosyć szczegółowo odpowiedzieć na te wszystkie pytania są przekonywujące, ale też... Ale on pytał o historię powstania tak, tego tekstu? Tak, 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 o historię powstania tego tekstu, tam gdzie go zamieściłem i tak dalej, i tak dalej. No i... No i też mam jakieś tam swoje inne dowody. Nie Z nie wszystkich się mogę wysypywać, bo, bo też jest jeden taki kluczowy dowód, jest taki, że po prostu musiałbym, musiał ujawnić, ujawnić jednocześnie moją tożsamość. Mm. Natomiast no, przed Michałem już jak zdobył moje zaufanie powiedzmy, to on, on oczywiście mnie zna, przed nim się ujawniłem. No, i wtedy zaczęliśmy współpracę, gadaliśmy sobie o tym projekcie tam przez kilka miesięcy. Zaczęliśmy w ogóle mieć coś innego potem, ale potem się pojawiła ta opcja z tym konkursem na scenariusze w Krakowie. Napisaliśmy to w w Dobrym tempie, bo dosłownie kilka tygodni złożyliśmy na ten konkurs. No i to już jakby ważna sprawa, że jakieś wiesz, stowarzyszenie, stowarzyszenie filmowe konkurs tu 110 tysięcy zł, bo tyle tam było do wygrania, i nagle my to wygrywamy, nie? I to był kolejny taki moment. <gryw> Jeżeli miałbym takie kamienie milowe wskazać, to pierwsze było opublikowanie na, oczywiście na czanach, potem, że wchodzi na wykop, potem, że nagle jest w drukowanej gazecie łamanej przez czasopiśmie, potem, że już jest w całym internecie, a potem nagle, że jakiś filmowiec mieszkuje. A potem nagle, że to już się dzieje naprawdę i że robimy film i nagle jeszcze Michał do mnie mówi, słuchaj, bo ja namówiłem Piotra Czerwusa, żeby on grał główną rolę, ja w ogóle myślę, że... Też myślałem, że jak tam w o tym gadaliśmy, ja byłem przekonany, że fajnie, że on to robi, ale jakby też by nie znałem, że to jest jakiś koleś z internetu, student filmoznawstwa. No i że to tak, że będzie taką kamerą, jak tam się filmuje weselaczy czy Komunię, a kto, że to będzie pięciu jego koleżków z roku, a to nagle się robi gruba opcja. No i potem to już był trwający zresztą do dzisiaj taki ciąg wydarzeń, że ja sobie myślę, nie, no już grubej to już chyba nie będzie, a nagle się okazuje, że jest, nie? Bo potem robimy opcję na Polak Potrafi i ona zdobywa rekordową ilość pieniędzy. Ja też gadaliśmy, na przykład Polak Potrafi, jak tam zaczynaliśmy tą zbiórkę, bo dla, dla słuchaczy mówię, że część pieniędzy na film zebraliśmy poprzez crowdfunding na portalu Polak Potrafi. I mówimy, ile, i tak się między sobą gadamy, ile z tego zbierzemy. Ja mówię, słuchaj, no jeżeli, bo tam kiedyś tam słyszałem o jakichś znajomych, co to robili, ja mówię, co, jak zbierzemy tak z 5 tysięcy, no to będzie, to będzie grubo, nie? Michał ja mówi, nie, no ja, ja oscyszalam 20. Ja mówię, nie, no myślę, że trochę się przeliczyć, nie, nie chcę, żeby był potem rozczarowany. A nagle jest 60. I mówię, o Jezu, a potem jakby te wszystkie media, tak dalej, tak dalej, kolejni aktorzy, jakieś filmy prywatne, że z tego się zrobił, no filmu taki już przyzwoitym budżecie i, na, i na, na wysokim poziomie. Też korzystając z okazji, jak powiedziałem o tym podtrafie, chciałem wspierających przy, przeprosić za to, że nam się opóźniła wysyłka wtedy gadżetów różnych, mam nadzieję, że wszyscy swoje dostali. E, natomiast też to było z przyczyn od nas niezależnych, o których też niespecjalnie mogę publicznie mówić, e, żebyśmy nie mieli potem jakichś problemów. Natomiast natomiast wracając do przyjemniejszych tematów to był taki ciąg, taki po prostu, że jest coraz grubiej, coraz grubiej, coraz grubiej i potem na koniec, że to, bo też jak już ten film powstawał, no to perspektywy były takie, to jednak jest film jakiś tam debiut, że to będzie leciało w jakimś kini studyjnym w Krakowie, nie tam będą dwa seanse w miesiącu, zobaczy to z 200 osób i, i Elo i potem może wrzucimy na YouTube, a potem właśnie szumach to wszedł i było to, 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 co mnie mega cieszy, że oprócz tego, że tam mogliśmy powysyłać to na DVD ludziom z Polak Potrafi, tam tym tysiącu, czy dwóm tysiącom osób, no to, no to jednak, że każdy mógł to obejrzeć mm. na tym się to jest coś... Premiera razy. była w Wigidie. Tak, dokładnie i to też się super złożyło i, i mieliśmy też taką premierę, jedna była w Krakowie, następnego dnia była druga premiera w Warszawie w normalnym kinie z... Z, pontonami. z pontonami Tam, byłem tak. na tej premierze. Super. A ty byłeś? Byłem. No. A, ale no. mhm. a na planie w trakcie powstawania tego filmu też tam się kręciłeś, czy jakby wszystko obserwowałeś gdzieś tam z boku i Michał ci donosił? Nie, nie, kilka, kilka razy się pojawiłem, nie siedziałem cały czas jakby scenarzysty jakoś tak aż super na planie nie jest hmm. potrzebna, zależy też co się kręci e, kilka razy wpadłem też to film był kręcony pod Krakowem, no a ja Mieszkam w Warszawie, a też dużo jeżdżę, e, więc już nawet nie chcę mi się wspominać, że czasu spędziłem w tych pociągach i samolotach. Raz leciałem na jeden dzień specjalnie do Krakowa, żeby na jedną noc dwa dni zdjęciowe, z w ogóle innego kraju na krańcu Europy, e, żeby być na ostatnim dniu zdjęć, e, ale nie żałuję. Więc pojawiałem się, ale raczej tam sobie siedziałem gdzieś w kąciku. Ale ta Obsada ekipa wiedziała, że ty to ty. czy...? Nie, myślę, że nie wszyscy. Część, część może tak, ale nigdy nie zostałem oficjalnie przedstawiony. A Obsada sama jakby zdawała sobie sprawę z tego na bazie, jakiego tekstu ten film powstaje. No bo jednak tam byli no, aktorzy trochę starsi. Tak, i yy, yy, nie tylko zdawali sobie sprawę, na, na jakiej postaci to powstaje, ale też myślę, tak może sobie poniekąd pochlebie, ale mam informacje takie, że wielu z tych aktorów, którzy się, z wielu z tych aktorów do zagrania przekonał, Tekst oryginalny, no i też scenariusz. No bo jak mm. to patrzysz na scenariusz, oczywiście są takie filmy, że jak wiesz, że masz super producentów wielkich i tak dalej, i wiesz, że ci to będą płacili 5 czy 10 kafli za dzień, no to nawet nie musisz czytać scenariusza, tylko oby to nie mm. był jakiś mega szmila, żeby się potem nie musiał wstydzić. My oczywiście nie mieliśmy takich pieniędzy, nawet jednej dziesiątej tego nie mieliśmy. Jedyny atut, jaki mieliśmy, to atuty, to nasza młodość, zapał i dobry pomysł. Mm. E, I to musiało nam wystarczyć, żeby przekonać tych aktorów, żeby poświęcili swój czas za niewielkie, bardzo pieniądze lub żadne, żeby w tym zagrać i to jak widać się udało, bo jednak mieliśmy mega obsadę, uważam. No super wyszedł ten film. E, czego in, ja czego innego się zupełnie spodziewałem. Myślałem, że będzie jednak tak e, he, he na końcu, a zupełnie inaczej się to zakończyło, ale może ktoś jeszcze nie oglądał, więc bo, bo teraz chyba za bardzo też nie, jakby nie można obejrzeć tego filmu nigdzie niestety. Tak, więc problem polega na tym, że film był na showmaxie, z czego się wtedy bardzo cieszyłem i nadal się cieszę, że tam był. Natomiast filma Showmax to jest firma globalna, i wycofała się z Polski. Eee, I teraz w Polsce legalnie nie można go nigdzie obejrzeć, dopóki Słomak ma licencję. Co o ile się nie mylę, tą licencję będzie miało do y, wigilii tego roku. Eee, czyli Wigli 2019. Eee, oczywiście będziemy musieli to uzgodnić z koproducentami filmu, bo trochę ich jest e, jeszcze, e, ale będziemy jakby optowali za tym, żeby jak dobrze pójdzie, żeby ten film po prostu poszedł na YouTube i żeby każdy sobie go oglądał dowoli, z No to czekamy w takim razie na y, fanatyka na YouTubie albo gdzieś indziej w internecie. Malcolm, to jeszcze na koniec D domyślam się, że już prace nad kolejną książką trwają. Yy, tak, można tak powiedzieć. Nie zacząłem pisać, natomiast zbieram materiały już bardziej profesjonalnie. Yy, dane patrzę, statystyczne. Między innymi chodzę w różne miejsca, patrzę, zapisuję sobie. Yy, na na, tak to ta, ta formułując, już proces trwają. Czy to będzie bezpośrednia kontynuacja tego, co, co tutaj się wydarzyło? Czyli pod tego momentu, jak przyjeżdżasz do Warszawy, czy to będzie zupełnie jakiś inny okres? Yy, będzie to kontynuacja. Nie mówię, że się zacznie w tym samym momencie, w którym się kończy ta książka, ale za tydzień czy miesiąc może być później. Okay. Tego jeszcze na pewno nie wiem, natomiast można to śmiało nazwać kontynuacją. No to w takim razie czekamy. A ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie, dzięki za to, że znalazłeś czas, no i mogliśmy porozmawiać. Dzięki za zaproszenie. Wielkie dzięki. Malcolm XD był razem z nami. Na razie. Cześć.